Serdecznie witam wszystkich was, drogie siostry, bracia, drodzy goście. Chciałem podziękować Bogu, że możemy wspólnie spędzać czas w świętym dniu sobotnim przy Słowie Bożym. Chciałem przekazać pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Cieszynie i od członków mojej rodziny. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Chciałem podziękować Bogu za takie miłe przyjęcie. Rzadko się zdarza, to znaczy może często się zdarza, że ktoś jest witany przez brata lub siostrę w drzwiach, a mnie przywitały trzy piękne siostry z takim ciepłym, letnim uśmiechem i byłem w siódmym niebie, jak to się mówi. I cieszę się też za tą atmosferę, którą was Bóg umie stworzyć, taką rodzinną, miłą atmosferę. No ktoś powie, bracie, nie jesteś członkiem tego zboru, to może za dużo nie wiesz, ale to się liczy, że wszędzie, gdzie się udajemy, tu mamy gości z Ostrowca Świętokrzyskiego, jeśli dobrze zapamiętałem. I jestem Bogu wdzięczny, że jak czasami gdzieś tam dalej odjeżdżam, chociaż to się rzadko zdarza, to w różnych miastach Polski czy Czech, czy Ukrainy kiedyś czułem się jak w najbliższej rodzinie. I w związku z tym, że mam to takie poczucie, że jesteście moją najbliższą duchową rodziną, chciałem rozpocząć kazanie od wyjawienia pewnej tajemnicy. Nie powinno być w rodzinie tajemnic, także odważyłem się powiedzieć na początku takie moje osobiste doświadczenie, trochę wstrząsające, także proszę się tak mocniej trzymać krzeseł. I poprosiłem Boga, było to około 30 lat temu, w Cieszynie mieszkam od 91 roku, czy tak koniec 90, początek 91. Poprosiłem Boga, gdy tak już rok, dwa, trzy mieszkałem, czytając, akurat był okres, gdzie codziennie czytałem życie Jezusa, odważyłem się poprosić Boga o odpowiedź na pytanie, jaki jest mój największy grzech. I teraz usłyszycie, co to był, czy co to jest za grzech. Czekałem na odpowiedź dosłownie 5 sekund i słyszę, twój grzech opisany jest na stronie 584 w Książce Życie Jezusa. No to otwieramy, mam ją przed sobą i opisana jest rozmowa Jezusa z Piotrem, gdy Pan Jezus zmartwychwstał i zapytał Piotra 3 razy, zadając to samo pytanie, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Znamy tą historię. Na końcu, w tym trzecim pytaniu, Jezus pyta, czy ty mnie miłujesz tą miłością agapę, tą najgłębszą, największą miłością, ale idąc od góry, zdanie za zdaniem, akapit za akapitem, czytam dalej, nic się nie dzieje. Czytałem w środku, że Piotr w tym momencie przyjął i poznał Jezusa jako swojego Boga, Pana, jako swojego Stwórcę, ale przede wszystkim jako swojego Zbawiciela i Pana, któremu pragnie być posłuszny bezwarunkowo do końca swoich dni. Wcześniej znał go jako niezwykłego człowieka, proroka, który czynił cuda, uzdrawiał, ale teraz stał się jego osobistym Zbawicielem i Panem. I gdy czytałem już tak ostatnią część na tej stronie, w zasadzie przedostatni akapit, Duch Święty powiedział, tutaj opisany jest twój grzech i największy problem, jaki mam z tobą. I czytam te słowa. To dotyczyło Piotra, ale Bóg powiedział, że tak samo dotyczy i mnie i być może niektórych z was. Dlatego ośmieliłem się na takie właśnie zwierzenie. Czytamy tu tak. Dotychczas Piotr miał skłonność do niezależnego działania. Często zamiast czekać lub postępować według Bożego zamysłu, sam planował swoją pracę w służbie Bożej. Nie miał jednak żadnej korzyści z tego, że spieszył się przed Panem. Jezus rzekł mu, pójdź za mną, nie wyprzedzaj mnie, wtedy nie będziesz musiał sam potykać się z zastępami szatana. Pozwól mi iść przed tobą, a nieprzyjaciel nie przemoże cię.
i głos Ducha Świętego mówił wyraźnie: skłonność do niezależnego działania jest to największy problem, jaki mam z Tobą. Tu akurat akcent jest położony, że Piotr często sam planował swoją pracę w służbie Bożej i na tym polu pracy misyjnej czy wierności Bogu, właśnie w spełnianiu tej duchowej misji, tej pracy misyjnej, było takie wielkie zastrzeżenie do wcześniejszych postaw i wyborów Piotra, ale to się zmieniło. W tym momencie właśnie to się zmieniło. I wcześniej Piotr, nie znając siebie, myślał, że będzie najwierniejszy, najodważniejszy i tak mówił: choćby się wszyscy zaparli, to ja nie. Ale wiemy, że Pan Jezus powiedział mu tą smutną prawdę, że wszyscy się zaprzecie, wszyscy uciekniecie, ale ty zrobisz to w sposób wyjątkowo, jakiś taki spektakularny najbardziej się mnie zaprzesz, najdalej odejdziesz ode mnie. I szatan liczył na to, że tak jak z Judaszem udało mu się doprowadzić Judasza do skrajnej rozpaczy, zwątpienia i samobójczej śmierci, że to samo osiągnie w przypadku Piotra, ale Duch Święty przypomniał Piotrowi, jaką miłość objawił mu Jezus, jaką troskę i jak bardzo cierpliwie, z miłością ostrzegał go i powiedział Piotrowi, że ty, gdy się kiedyś nawrócisz, będziesz spasł owce moje. I to całe przebaczenie i ta miłość stanęła wyraźnie przed oczyma Piotra i nie targnął się na swoje życie, aczkolwiek szatan na to liczył i stał się jednym z filarów młodego, nowego kościoła, który burzliwie zaczął się rozwijać i wiele cudów przeżył Piotr. I nawet gdy był wyrok śmierci na niego wydany i był skuty łańcuchem między dwoma żołnierzami, to gdy czytamy opis w książce Działalność Apostołów, to tam jest napisane, że spał takim słodkim snem całkowitej ufności, spokoju, jak niemowlę przy piersi matki śpi, nie martwiąc się o cokolwiek. On nie myślał zupełnie, co się tam rano stanie. On był pewien Bożej miłości i ochrony. I pytanie Boże jest takie, czy idąc tą drogą życia, dzień po dniu idę, czy idziesz według swojego planu, według swoich pragnień, czy jednak jest taka potrzeba serca i ta świadomość i zrozumienie, jak to się mówi, bez Boga ani do proga, że to jednak Pan Bóg może ciebie i mnie uchronić od wszelkich niebezpieczeń, czy nie będziemy musieli sami potykać się z zastępami szatana w tej walce, w tej wojnie duchowej o nasze wieczne życie, ale nie tylko nasze, ale wielu tych, którzy żyją wokół nas. Czy mamy tą świadomość i pragnienie, że tylko prosząc Boga o Jego zamieszkanie na stałe w naszych sercach, możemy być bezpieczni i możemy nasze życie przeżyć zwycięsko i pożytecznie, nie tylko dla jakichś naszych zwycięstw, czy dla naszego dobra, ale też dla dobra tych wszystkich, których Bóg postawi na drodze naszego życia. I chciałem zacytować tutaj właśnie jako taki wspaniały przykład oddania Bogu serca i życia wyznanie pewnej gorliwej chrześcijanki. To było w roku 1934, 8 grudnia. Ona wraz z żoną, czyli Betty Stamm, wraz z mężem Johnem, pracowali jako misjonarze w Chinach. I właśnie 8 grudnia, czyli dzisiaj mamy 90 lat, to znaczy w grudniu będzie, 34 rok, no to jeszcze za rok, przepraszam, będzie 90 lat, gdy wydarzyła się straszna rzecz. Bandyci chińscy zaatakowali tych misjonarzy i spalono ich dom do fundamentów i gdy ich przyjaciele odwiedzili miejsce tej zbrodni i to pogorzelisko, gdy tam sprawdzali, jak to wszystko wygląda, znaleźli Biblię Betty Stamm i na wyklejce okładki w Biblii napisała tak. I to jest Boże życzenie, abyście
zarówno ja, jak i wy, byśmy wszyscy mogli modlić się w ten sposób i w ten sposób oddać serce i życie Bogu, tak jak ona to zrobiła. I napisała tak. Ale do tego trzeba mieć naprawdę pewne poznanie Boga, Jego miłości i pewną wiarę i taką szczerość wobec Boga i siebie, bo takie słowa zobowiązują do pamiętania o tym, co się mówi i co się ślubuje Bogu. I ona napisała tak. Panie, porzucam moje dążenia i moje plany, moje pragnienia, moje nadzieje i ambicje, a przyjmuję Twoją wolę, jaką masz wobec mnie. To jest odwrotność tego, co Piotr wcześniej robił, czy co ja większość życia robiłem, może robię. Panie, przyjmuję Twoją wolę, jaką masz wobec mnie. Tobie oddaję całą siebie, swoje życie i wszystko, co mam, aby było Twoje na zawsze. Polecam Twojej opiece wszystkie moje przyjaźnie i moją miłość, a wszyscy ludzie, których kocham, będą odtąd na drugim miejscu w moim sercu po Tobie. Napełnij mnie i zapieczętuj Twoim Świętym Duchem. Żyj we mnie Twoim życiem bez względu na cenę. Teraz i na wieki dla mnie jesteś życiem Ty, o Chryste, a śmierć zyskiem. Wspaniały przykład oddania się Bogu, zaufania Bogu i prośby, takiej walki duchowej o to, aby to Bóg był pierwszym i ostatnim, aby Chrystus był Panem naszego życia, naszych wyborów i każdego kroku w życiu. I okazuje się, że zapłaciła najwyższą cenę za wierność Bogu. W różny sposób kończą się losy, czy kończy się życie Bożych dzieci. I czasami niektórzy otrzymują dar męczeństwa i takiego zaufania przy różnych cierpieniach, przy różnych przeciwnościach. Ale główna część kazania będzie dotyczyła tej duchowej walki, która toczy się w naszym sercu, tego boju, tych wyborów. Dlaczego sprawy wyglądają tak, a nie inaczej? Nie wiem, czy się zastanawiacie nad tym, ile czasu poświęcamy, aby analizować pewne myśli, słowa, czyny, pewne nasze postawy. Dlaczego wychodzi nam nie zawsze tak, jak chcemy, jak powinno, albo najczęściej wychodzi inaczej, niż pragniemy. Nawet Paweł pisze o tym, może nie będziemy otwierać, kto chce niespokojnie w domu sprawdzić, w 7 rozdziale listu do Rzymian. Takie wyznanie zrobił, że nie czynię tego dobra, które chcę, które pragnę czynić, ale to zło, którego nie chcę, to właśnie czynię. Jeremiasz, rozdział 17, wiersz 9. Tam prorok Jeremiasz pod Bożym natchnieniem pisze pod wpływem Ducha Świętego, że nasze serce, nasza ta cielesna strona, to nasze cielesne serce jest najbardziej zdradliwe, niestałe i przewrotne spośród wszystkich rzeczy pod słońcem. I taką mamy naturę, ale to nie jest przeznaczenie do czynienia zła. To nie jest objawienie takiej prawdy, że jesteśmy słabi, grzeszni i tak już musi być w naszym życiu. To jest tylko stwierdzenie, że pomimo, iż mamy słabe, niewierzące, cielesne serce i pomimo, że jesteśmy wrzuceni w sam środek duchowej walki, straszliwej walki, gdybym mógł się tak częściowo wyobrazić, o co tu chodzi, to ci, którzy byli na firmie Przełęcz Ocalonych, to Mel Gibson otrzymał wyróżnienie głównie za sceny walki na końcu pokazane, za taką rzeczywistą, bardzo wyraźną wizję tej strasznej walki fizycznej, tego dramatyzmu. Strach myślę, co tam się działo naprawdę, ale walka duchowa jest nie mniej dramatyczna, o ile nie bardziej. O to, abyś ty i ja, abyśmy mogli być kiedyś w Bożym Królestwie. Pismo Święte mówi w wielu miejscach o tym boju i łatwo zapamiętać takie dwa teksty. Efezjan, rozdział 6, wiersz 12. Tam pisze, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale właśnie z mocami duchowymi i z wierznościami, które są na niebie wysoko. I
przeciw tym książętom, dzierżawcom świata ciemności, przeciw duchowym złościom, ale też w liście do Tymoteusza czytamy, że i to właśnie tak samo rozdział 6, wiersz 12, to jest pierwszy list do Tymoteusza. Tam jest prośba, tam jest rada duchowego ojca dla syna Tymoteusza. Paweł pisze, bojuj on dobry bój wiary, uchwycie żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany. I od czego to zależy, że jedni wygrywają w tym boju jakoś tak łatwiej i tak systematycznie, inni systematycznie odnoszą porażki. To też jest ważna myśl i prawda, którą chciałbym odsłonić, abyśmy się zastanowili i w jakiś sposób pochylili nasze serca nad tymi sprawami. Ale jeszcze dwa krótkie cytaty. Upadły świat jest polem bitwy w największej wojnie wszechświata, której uczestniczą również ziemskie siły. Ten świat jest teatrem walki, dobra ze złem, nieba z piekłem. Każdy człowiek uczestniczy w tym konflikcie. Nikt nie może pozostać neutralny. Ludzie muszą albo przyjąć Odkupiciela, albo go odrzucić. Wszyscy są świadkami albo za, albo przeciw Chrystusowi. A Chrystus wzywa tych, którzy stają pod Jego sztandarem, by walczyć wraz z nimi. Tych, którzy stają pod Jego sztandarem, by walczyć wraz z Nim, jako wierni żołnierze, aby mogli odziedziczyć koronę żywota. Bitwa toczona jest każdego dnia, o każdego człowieka toczy się zaciekły bój. Książę życia stoi na czele swego dzieła. On będzie ci towarzyszył w codziennej walce z samym sobą, abyś pozostał wierny zasadom i aby wszystkie twoje namiętności zostały opanowane przez łaskę Chrystusa, a ty abyś stał się zwycięzcą przez tego, który nas umiłował. Jezus stoczył walkę, on zna moc pokus i wie, jak wyjść naprzeciw każdej trudności i prowadzić cię każdą niebezpieczną ścieżką. I to byłaby taka koronna myśl, taka najważniejsza myśl w tym rozważaniu, że Jezus stoczył zwycięską walkę i On wie, On ma moc, On ma siłę i zdolność do tego, aby ciebie i mnie prowadzić drogą zwycięzców, drogą takiej wierności i zaufania. Ale jeszcze ostatnie zdanie tutaj, to mam stare pobudki. Jesteśmy żołnierzami Chrystusa. On jest wodzem naszego zbawienia. Podlegamy Jego rozkazom i zasadom. Mamy nosić Jego zbroję i maszerować tylko pod Jego sztandarem. Mamy przywdziać kompletną zbroję Bożą i wiedząc, że obserwuje nas niebiański wszechświat. Czy zdajesz sobie sprawę, droga siostro, drogi bracie, że to życie nie polega na tym, aby w trudzie, znoju zarabiać na opłacanie rachunków, na jakieś doczesne potrzeby, ale istotą tego życia i takim centralnym, najważniejszym punktem czy sednem życia jest właśnie walka i zwyciężanie w boju między złem a dobrem. O to, aby Duch Święty, aby Ojciec, Syn, Duch Święty mieszkali w naszym sercu i mogli nas prowadzić od zwycięstwa do zwycięstwa. I tak jak tu czytaliśmy, że nasza siła tkwi w zaufaniu, w zwycięstwa w Chrystusa, w Jego moc, w Jego doświadczenie, w to, co On zrobił, robi i będzie robił. W liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 37, czytamy tam, że w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I znowu Paweł tutaj podkreśla, że jakiekolwiek duchowe zwycięstwa przychodzą jedynie dzięki Chrystusowi, który nas umiłował. Dzięki Jego miłości, dzięki Jego wierności, dzięki zaufaniu Bożym obietnicom. I Piotr w swoim drugim liście, 1 rozdziale, wierszu 4 pisze, że darowane zostały nam drogie i kosztowne obietnice, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury i abyśmy byli, stając się uczestnikami boskiej natury, abyśmy mogli uniknąć skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Jezus, tutaj mam pewien cytat, życie Jezusa, strona 80, był kuszony na różne sposoby.
Jan 14:30 pisze, nadchodzi bowiem władca tego świata, mówi Jezus, ale do mnie nic nie ma. Dlaczego szatan nie mógł mieć czegokolwiek do Jezusa? Dlaczego w Biblii jest tak napisane, że Jezus powiedział, że on do mnie nic nie ma? Dlaczego? Bo w każdej pokusie Jezus mówił, idź precz szatanie, albowiem tak, a tak jest napisane. Jezus znał Boże obietnice, Jezus znał Bożą wolę, kochał Boga, swojego Ojca, jako człowiek był w pełni poddany, posłuszny, doskonale. I tu Ellen White napisała, w Chrystusie nie było nic, co poddawałoby się sposobowi myślenia szatana, ponieważ nie godził się z istnieniem grzechu i nawet w myśli nie poddał się pokusie. Tak samo, niezwykłe słowa, tak samo może być i z nami. Nawet w myśli, ty i ja, nie musimy poddać się żadnej pokusie. Jeśli warunek szczerze, uczciwie traktujemy Słowo Boże i z radością i szczerze przyjmujemy Boże obietnice do swojego serca. Będą się działy niezwykłe cuda i nieważne, co się teraz dzieje w twoim i moim życiu. To mówię ze wstydem pewnym, bo gdy się tak zastanawiam, kiedy byłem bliżej Boga, 40 lat temu, myślę, że jutro, 9, będzie 40. rocznica mojego chrztu. W 83 roku byłem ochrzczony w Wiśle, w miejscu, gdzie była ochrzczona moja żona, moja dwójka dzieci i teściowa. 5 osób z rodziny w tym samym miejscu, oczywiście w różnych latach byliśmy chrzczeni. Teściowa w wieku tam gdzieś 57 rok bodajże. I pytanie jest, od czego to zależy, że jedni zwyciężają, inni przegrywają. Jezus zwyciężał mnie zawsze. Ja myślę, że to, co już do tej pory powiedzieliśmy, szczerość, uczciwość, pewna taka odpowiedzialność wobec tego, co się dzieje w naszym życiu. No i to, na co przeznaczam czas i co wpada do mojego serca. I w życiu Jezusa na stronie, gdzieś tu może znajdę, w każdym razie strona 334, książka Patriarchowie i Prorocy, ten sam cytat jest, a w życiu Jezusa bodajże 258, no kto będzie chciał, to podam, bo gdzieś tu mam zapisane. I tam jest napisane tak, myślę, że tam w większości zacytuję, to jest rozdział Ustępstwo nad Jordanem i tam jest taka rada, aby oprzeć się pokusie, powinniśmy wystrzegać się czytania, oglądania i słuchania tego, co prowadzi do nieczystych myśli. Powinniśmy odwrócić się od tego, co szatan pragnie wlać do naszego serca i poprzez to odciągnąć nas od Boga. Jest to taka duchowa walka. Wszystkie drzwi prowadzące do nieczystych obrazów, czy jakichś treści, słów, cokolwiek, muzyka, nie wiem, literatura, filmy. Jeżeli mamy czas na to, otwieramy się na te treści, które są sprzeczne ze Słowem Bożym. Jan w swoim liście napisał, pierwszy list Jana, 3 rozdział, dalszy wiersz 15. Dzieci, nie miłujcie tego świata ani pożądliwości jego. Odwróćcie się od tego, bo nie będziemy mieć z tego żadnej korzyści. I jeżeli szczerze pragniemy w modlitwie poświęcać codziennie, ale nawet nie codziennie, bo często za parę minut czy pół godziny, godzinę zapominamy, że o to czy tamto się modliliśmy. Biblia mówi, bez ustanku się módlcie, czuwajcie. Jeżeli szczerze będziemy modlić się o prowadzenie Duchem Świętym, wiedząc, jak bardzo Bóg nas miłuje i jak potężną miłością jest, ale też potężną mocą, nigdy nie przegramy. Apostoł Paweł wiele razy, tu dwa teksty krótkie, 1 Koryntian 15:57, lecz Bogu niech będą dzięki, pisze właśnie o tym Bożym zwycięstwie, o Bożej mocy, o Chrystusowym zwycięstwie i właśnie ten tekst 1 Koryntian 15:57, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo w Chrystusie, napisał. A w drugim liście do Koryntian 2:14 jestem mocniej i dobitniej pisze, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam
zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Piękny tekst, lubię go wspominać, dlatego że tam jest napisane, że nie mam się o co martwić, bo to Chrystus zwyciężył i przez Chrystusa Bóg daje mi zawsze zwycięstwo, aby inni ludzie, widząc tą moc Bożą i Bożą miłość, mogli też Boga szukać i pragnąć tego zwycięstwa. W liście do Rzymian, rozdział 8, wiersz 37, Paweł napisał, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował, czytany tekst. I chciałem krótkie przykłady takich zwycięstw podać. Już wspominałem kiedyś, ale to zawsze warto przypominać, może nie każdy słyszał. Cieszę, nie odwiedzałem zakład karny w 1991 czy 2 roku, zacząłem około 30 lat. Do tej pracy przyłączył się brat Jonasz Recmanik, Robert Woźnica swego czasu, Janek Recmanik teraz niedawno chodził, akurat wywieźli ostatniego chętnego, czy na wolność wyszedł, czy czasem zmieniają miejsca pobytu. No i przede wszystkim brat Marcin Knapik też brał udział w tej pracy. I zdarzyło się około 30 lat temu, czy tam 20 parę lat temu, że pewien młody człowiek w wieku 33 lat przyszedł na te nasze spotkania cotygodniowe i powiedział, mieszka we mnie legion demonów, jestem sadystą od trzeciego pokolenia, mój dziadek zmarł w więzieniu za zabójstwo, matka sadystka biła mi całe życie, ja teraz jestem tutaj zamknięty za próbę zabójstwa żony, zadałem jej 13 ciosów nożem na targu w biały dzień w Jastrzębiu, chciałam je zostawić, bodajże napadł ją, no i powiedział, że nigdy nie czynił tego, co by tam chciał, ale to, co demony chciały. No to jest jakiś skrajny przypadek tego, o czym mówimy, że często ludzie idą drogą no niby swego życia, swoich wyborów, a tak naprawdę ktoś nimi kontroluje. I ten człowiek powiedział, że nigdy bym nie przyszedł tu na to spotkanie, gdyby nie wsadzili do celi Gustawa, który ze mną mieszka prawie pół roku i gdy on tutaj przyszedł do mojej celi, myślałem, że zwariuje, bo tylko Biblia, Bóg, Jezus i po prostu wyrzekł się tego więziennego życia, grypsery i jakichś kontaktów z tymi nieczystymi sprawami i uznałem, że no jak najszybciej musi stąd być usunięty, bo albo ja zwariuję, albo on i to się nie da tak no, dzień i noc, dwa różne światy. I robiłem wszystko, wciągając to klawisze innych więźniów, żeby opuścił moją celę, atakowałem go wiele razy, jakieś napaści, kłótnie i na każdy mój atak, na każdą zaczepkę spotykałem się z przebaczeniem, z miłością, z cierpliwością. I czułem się tak, jeszcze powiem, że ten Gustaw siedział za 25 lat, dostał za zorganizowanie zabójstwa jakiegoś gangstera w Czechach, czy męża byłego swojej konkubiny i doszło w końcu tego zabójstwa. Dwóch braci ze Skoczowa tego dokonało. Tamci się przyznali po roku, jak ich wyłapali, on się nie przyznał i dlatego 25 lat, ale się nawrócił na początku, zaraz w pierwszym roku czytał Biblię, szukał Boga. I miał taką duchową siłę, że codziennie przez prawie pół roku atakowany okazywał przebaczenie, miłość, cierpliwość. I ten sadysta powiedział Gustawie, czułem się tak, jakby mieszkał ze mną Chrystus. Coś niesamowitego. I byłem wdzięczny Bogu za taką nagrodę i za taki dowód Jego mocy, gdzie człowiek no, w takim miejscu może gdzieś tam jednak zwątpić we wszystko, a on znalazł siłę w Bogu i pomógł drugiemu zobaczyć Chrystusa. Boże przebaczenie, Bożą miłość, Bożą cierpliwość. Tu mam taki cytat na lekcji, już tam wspominałem, że ci, którzy oddają i poświęcają Bogu duszę, ciało i umysł, będą stale otrzymywać nowe fizyczne i duchowe siły i będą mieć do swojej dyspozycji niewyczerpane zapasy nieba. Chrystus tchnie w nich swego własnego ducha i udzieli im swego życia, a Duch Święty wytęży wszystkie swe siły w ich pracy nad sercami i umysłami, a łaska Boża rozwinie i pomnoży ich zdolności. Bóg będzie walczył za ciebie i w twoim sercu i tak jak tu czytaliśmy Rzymian 8:37, możemy odnosić pełne zwycięstwo przez tego we wszystkim, we wszystkich walkach i próbach przez tego, który nas umiłował przez Jezusa Chrystusa. I kolejnym dowodem, tu już parę razy wspominałem, ale to jest tak piękna historia, że codziennie mógłbym o tym mówić.
jako dowód właśnie tego pełnego zwycięstwa w najbardziej dramatycznych okolicznościach, to byłem rok temu w Gliwicach, poznałem osobiście tą siostrę, siostra Basia, która w apelu mówiła też o swoich kontaktach misyjnych na internecie, na jakichś tam mediach społecznościowych. I no niesamowite cuda w jej życiu Bóg czyni. Osoby, które ją atakowały, drwiły z nią, po iluś tygodniach korespondencji, pisania, dziękowały jej za pewne treści, pewne myśli, za cierpliwość i zmieniały swoje nastawienie do niej. I ona w wieku 30 około lat tak opowiadała na kampie. Kiedyś dawno tą historię też opowiadała. Wracała do domu wieczorem, musiała iść przez park, gdzie były wysokie żywopłoty. No i szła z modlitwą, ufna w Boże prowadzenie i nagle ktoś zaczął za nią iść, ona przyspieszyła, ta osoba również, ona zaczęła biec, on również, no jednak był szybszy, dogonił ją i przewrócił. I taka cicha, no nie na głos wypowiedziana modlitwa została skierowana do Boga, taka dziwna, niezwykła modlitwa. Rzymian 8 rozdział, tam 25, 6 wiersz mówi, że to Duch Święty modli się w nas i zanosimy do Boga w Duchu Świętym nasze modlitwy i to Duch Święty taką modlitwę w jej sercu, umysłu, umyśle powstała, do Boga zaniósł i ona powiedziała tak: Panie Boże, masz mało czasu. Jeśli szybko czegoś nie zrobisz, będzie kłopot, będzie tragedia. I tyle. I słuchajcie, co się dzieje. Nagle, dosłownie parę sekund, ona jakby tak zupełnie role się odwróciły, mówi do niego z taką odwagą, z takim spokojem: czy pan się Boga nie boi? Bóg patrzy z góry na to, co pan tutaj chce robić. Czy panu nie wstyd? Ona do niego. On taki szokowany: a czy ty jesteś od świadków? Tak się do niej zwrócił. A ona: a nie, ja jestem od Adwentystów Dnia Siódmego. On: a pierwszy słyszę, adwentyści, co to za kościół? A ona: a to taki kościół protestancki. A on: pierwszy słyszę, protestanci, co to znaczy? A ona: wie pan, to pójdź mi pan, bo tak mnie pan przycisnął, że nie mogę oddychać, jakby pan tak trochę poluzował te objęcia tutaj, uściski, żeby mogła nabrać powietrza, by nam się lepiej rozmawiało. I za chwilę siedzieli na ławce i na wszystkie pytania odpowiadała, co tylko tam pytał. I na końcu zaprosiła go na jakieś wykłady zdrowotne do zboru i powiedziała, że w tak miłej atmosferze rozmawiali, że chciało mi się powiedzieć, miło mi było pana spotkać. Także popatrzcie, co się dzieje, jeżeli człowiek nie traci zaufania do Boga. Jeżeli trzymamy się Bożych obietnic, jeżeli ufamy, że możemy we wszystkim odnosić pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I nieważne, co się w życiu dzieje, ważne jest to, abyśmy świadomi naszych słabości i naszej grzeszności mogli podejmować dobre decyzje dla Chrystusa, który nas umiłował wieczną miłością. Rzymian 8:32, tam jest napisane, jakże Bóg nie mógłby darować nam wszystkiego, ofiarując nam swojego Syna. Ten, który własnego Syna nie oszczędził, jakże mógłby nie darować nam wszystkiego i tego pełnego zwycięstwa w Chrystusie. Ale jeden warunek. Trzeba oddać Bogu swój umysł, swoje ciało, swoją duszę, swoją wolę i prosić, abyśmy nie przewodzili swojej woli, aby nie było tego największego grzechu w naszym życiu, tej samowoli, samolubstwa, separacji, tej ucieczki od Boga każdego dnia, ale abyśmy pozwolili Bogu prowadzić się łaskawie. I pamiętajmy te myśli właśnie z Ducha Proroctwa, z Biblii, aby oprzeć się pokusie, należy się wystrzegać czytania, oglądania, słuchania. Są wspaniałe wykłady brata Bardala na temat muzyki. Całe seminarium, 10 odcinków. Co się dzieje, jeżeli pewne rytmy, pewne rodzaje muzyki wchodzą do naszego umysłu? No czy pewne obrazy? Także chciałem życzyć wam z całego serca takiej ufności małych dzieci. Nawet w tych dramatach życia, jakie przeżywamy, w tych przeciwnościach, abyśmy pamiętali, że Bóg jest miłością, że zapłacił najwyższą cenę i że będzie nas prowadził drogą zwycięzców, o ile tylko pozwolimy Mu na to, oddając Mu nasze serca, naszą wolę i całe życie składając u Jego stóp. Tego życzę wam z całego serca. Amen.